Zmiana biura księgowego. Słuchajcie, to nigdy nie jest tak w biznesie, że zawsze przez cały okres trwania waszego biznesu będziecie ciągle mieli serwis z tymi samymi firmami. Firmy się będą raz lubić, raz nie, będziecie znajdowali nowy serwis, inny serwis, więc to, że przechodzimy czasami z jednej firmy do drugiej, jest rzeczą normalną, rzeczą normalnie biznesową. Chciałbym tu opowiedzieć troszeczkę odnośnie zmiany biura księgowego. To są te pewne rzeczy, które my zauważamy na podstawie, jak klienci do nas przychodzą i jakie są powody do tego. Więc w momencie, kiedy Twoja firma zaczyna rosnąć, natomiast Twoje biuro księgowe nadal jest nieduże, czy to biuro księgowe nie do końca nadąża nad Twoimi wzrostami, jest to jeden z etapów, kiedy możesz zacząć myśleć, aby sprawdzić oferty innych biur księgowych. Tu nie chodzi o cenę, chodzi przede wszystkim o to, aby dopasować biuro księgowe do wielkości firmy i do tego, co robicie. Bo często jest tak, że idziemy cały czas utartymi schematami rok do roku, nie kontaktując się i nie rozmawiając z biurem księgowym, i potem mamy pretensje, że ktoś zrobił źle bądź nie tak, jak chcieliście swoją pracę. Po prostu komunikacja. Kolejną rzeczą, kiedy ewentualna następowałaby, lampka by się zapalała, że potrzebowalibyście biura księgowego, czy musicie je zmienić bądź zobaczyć, co jest na rynku. W momencie, kiedy rozpoczynacie biznes w nowej branży, to upewnijcie się, że akurat Twoje biuro księgowe zna się na tej branży, wie, o co chodzi, ma odpowiednie możliwości kadrowe, wiedzowe, aby dorównać do tego, żeby ten serwis dla Waszej firmy był na odpowiednim poziomie. Ponieważ to jest nic gorszego, jeżeli macie biuro księgowe, które jest świetnie wyspecjalizowane w rozliczeniach osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą jako self-employed i są to firmy budowlane. No i teraz nagle, żeby takie biuro księgowe posiadało odpowiednią wiedzę dla rozliczenia firm związanych z e-commerce, działających na arenie międzynarodowej, mające sprzedaż w różnych kanałach dystrybucji online, to tym samym ta wiedza to jest zupełnie inna wiedza niż rozliczanie firm budowlanych. Dlatego upewnijcie się i zadawajcie odpowiednie pytania do biura księgowego, czy akurat dana branża, to czym Wy się zajmujecie, to jest coś, w czym biuro księgowe się specjalizuje. Ponieważ błędy później popełnione przez to biuro mogą sporo kosztować właśnie Was. No i też jednym z powodów do tego, żeby zacząć szukać czy zmienić biuro księgowe, jest to, że biuro księgowe nagle zniknie, nagle tego biura nie będzie, będzie problem komunikacyjny. No niestety się spotykamy z tym coraz częściej, że dużo biur, które otworzyły się w niedawnym czasie, się zamykają. Właściciele tych biur stwierdzają, że wybierają inną ścieżkę kariery. No i niestety nie zawsze informują swoich klientów o tym, że tą ścieżkę kariery właśnie wybierają zupełnie inną. No i jest zdziwienie, kiedy nagle pukacie do swojego księgowego, bądź do niego dzwonicie, a już go nie ma. Takie sytuacje zdarzają się notorycznie i to jest problem dla Was, ponieważ brak tych informacji, brak tego kontaktu utrudnia bardzo mocno, aby przejść do innego biura księgowego i mało które biuro księgowe będzie bardzo szczęśliwe, żeby móc rozpocząć współpracę akurat z Wami. Oczywiście w momencie, kiedy prowadzicie działalność gospodarczą jako jednoosobowa firma, czyli jako self-employed, nie rozliczacie się regularnie, czyli rozliczacie się raz do roku z Waszego dochodu, no to w tym momencie to przejście jest o tyle wygodne, że mamy troszeczkę więcej czasu, a mianowicie mamy następny rok podatkowy, żeby poinformować poprzednie biuro, że przechodzicie do innego. Sprawa w momencie, kiedy mamy firmę Limited Company, czy firmę, która rozlicza się jeszcze dodatkowo na VAT-ie, kiedy są rozliczenia kwartalne, musimy wybrać oczywiście odpowiedni moment, żeby móc przejść do drugiego biura. Dla firmy Limited Company najlepszym takim rozwiązaniem, kiedy chcemy przejść, to jest przejście od nowego roku finansowego dla firmy Limited Company. Z racji tego, że firma Limited Company może mieć w dowolnym miesiącu, w dowolnym dniu koniec roku, więc zobaczcie, kiedy Wam się kończy rok finansowy i ewentualnie zaplanujcie zmianę biura księgowego od nowego roku finansowego. Aby mieć jakby całą procedurę bardzo jasną i rzetelnie opisaną, należałoby dać wypowiedzenie dla swojego aktualnego biura księgowego w formie pisemnej. Czy to będzie list napisany przez Was, czy to będzie mail. Oczywiście niejednokrotnie to też bym proponował potwierdzone telefonem czy rozmową telefoniczną, że chcecie opuścić dane biuro księgowe i przejść do innego, co też nie powinno być najmniejszego problemu i nie powinno być sytuacji, że biuro księgowe Was będzie wstrzymywać przed odejściem. Jeżeli będziecie mieli sygnały, że Wasze biuro księgowe nagle przestanie mieć z Wami kontakt, nagle przestanie, dlatego że im powiedzieliście, że wypowiadacie umowę, nagle będzie się zachowywać, że Was nie lubi bądź się obrazi, no to jest naprawdę sygnał do tego, że to biuro, które wybraliście i od którego odchodzicie, jest to dobra decyzja. A się też niestety zdarza, ponieważ w tym momencie dla takich biur przekazanie dokumentów i informacji do nowego biura księgowego jest w niektórych momentach naprawdę bardzo, bardzo trudne. Więc pamiętajcie o tym, żeby to wypowiedzenie zrobić w takiej formie, żeby wszyscy wiedzieli, dlaczego się wypowiada umowę, z jakim dniem i do jakiej firmy. No i oczywiście postarajcie się z nowym biurem księgowym, aby wszystkie formalności były ustalone i zawarte oraz te informacje, które musicie wiedzieć, żebyście zarówno Wy, jak i drugie biuro wiedziało, o co chodzi. Więc na pewno rozpoznacie, przychodząc do dobrego biura księgowego, że dobre biuro księgowe będzie od Was wymagało kompletu dokumentów, żeby sprawdzić Was jako firmę i Was jako udziałowców czy właścicieli firmy, ponieważ obowiązek, tak zwany anti-money laundering, istnieje i jest obowiązkiem dla każdego biura księgowego. Niestety nie każde biuro z tego korzysta, czyli nie każde biuro to wykonuje, ponieważ są to dodatkowe koszty, które nie dają żadnej wartości funkcjonowania dla biura, do tego, że jest lepsza dla klientów. No ale to jest obowiązek sprawdzenia tych wszystkich rzeczy, więc tym samym takie nie bójcie się, czy nie starajcie się blokować, że nie chcecie dać informacji Wy jako udziałowcy dla nowego biura. Przekazanie wszystkich dokumentów oraz przekazanie informacji z jednego biura do drugiego również się powinno odbyć w tak zwanym jakby umowie trójstronnej, gdzie jesteście Wy jako obserwator i osoba, która kontroluje, jak i obydwa biura pomiędzy sobą dokonują informacji mówiących, że odchodzę od Ciebie, z danego biura z dniem X, a z dniem Y przychodzę do drugiego biura i przekazywanie odpowiednich informacji księgowych, podatkowych, takich, aby działalność Waszej firmy nie była w żadnym stopniu obarczona żadnym ryzykiem. Tutaj często się zdarza, że niektóre biura nie wiedzą bądź nie mają pojęcia, w jaki sposób przekazać jakieś informacje, w jaki sposób te informacje przerzucić do drugiej osoby, bądź niektóre zapisy księgowe, tu się może okazać, że nagle te niektóre zapisy księgowe są niejasne. Więc nie bądźcie zdziwieni, że niektóre z przedsiębiorstw, niektóre z nowych biur księgowych będą chciały wyjaśnienia niektórych transakcji, aby stare biuro właśnie wyjaśniło te wszystkie transakcje, więc to są rzeczy, z którymi możecie się również spotkać. Jeżeli czujesz, że Twoje biuro nie spełnia Twoich wymagań, albo będziesz chciał jako firma się rozwijać, bądź będziesz chciał wchodzić na nowe etapy, czy na nowe rynki, bądź masz bardzo utrudniony kontakt ze swoim aktualnym biurem księgowym, zapraszamy do firmy SN Accounts, gdzie postaramy się o to, aby Twoje prowadzenie firmy i Twój kontakt z biurem księgowym był zawsze jak najlepszy. Zapraszamy do nas na konsultacje, zapraszamy do tego, aby zapoznać się z tym, co mamy do zaoferowania. Linki do naszych artykułów czy informacji macie w opisie tego wideo. Mi pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że spotkajmy się już niedługo. Więc do zobaczenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szymon Niestryjewski.